Stworzenie od podstaw portalu internetowego, zwłaszcza o gospodarce, to na pewno duże wyzwanie, ale jak się okazuje, nie dla młodzieży z gminy Masłów. Grupa przedsiębiorczych nastolatków najpierw ciężko pracowała, zgłębiając tajniki dziennikarstwa, a potem stworzyła stronę lubiebiznes.pl. Portal ma pokazać młodzieży, że gospodarka może być atrakcyjna. Katarzyna Sieracka. Redagowanie tekstów, wybieranie odpowiednich zdjęć i szukanie interesujących tematów. W redakcji portalu internetowego lubiebiznes.pl praca w re. Lubiebiznes.pl już działa. 15-letnia Alicja czuje się tutaj jak ryba w wodzie. Od zawsze chciałam zobaczyć, jak wygląda praca dziennikarza, jak to wygląda, najbardziej ciekawe było mnie, jak to wygląda w telewizji. Podobnie jej koleżanki. Dziewczyny przez kilka ostatnich miesięcy zgłębiały tajniki dziennikarstwa. Odwiedzały redakcje kieleckich gazet i mediów elektronicznych. Uczestniczyły w profesjonalnych warsztatach. Zdobytą wiedzę natychmiast stosowały w praktyce. Najbardziej lubię rozmawiać z ludźmi, przeprowadzać wywiady. Później ta druga część, czyli montaż, już mniej ciekawa, chociaż jednak zawsze można się czegoś nauczyć. Przede wszystkim tego, jak biznes przedstawić swoim rówieśnikom w sposób interesujący, bo jak potwierdzają młodzi dziennikarze, wśród dostępnych w internecie stron o tematyce gospodarczej większość przeznaczona jest dla ludzi z branży. My postanowiliśmy stworzyć coś właśnie pisane takim językiem, który będzie zrozumiały dla młodzieży, który będzie dla nich ciekawy, czyli zamiast dużej ilości tekstu, materiały filmowe, dźwiękowe. Uruchomienie portalu to element stworzonego przez Stowarzyszenie Masłów Info projektu Biznes Lubię To. Przedsięwzięcie rozpoczęło się w czerwcu tego roku i wzięło w nim udział 12 osób w wieku od 14 do 18 lat. Poza nauką pisania tekstów informacyjnych czy nagrywaniem materiałów filmowych, spotkania z ekonomistami, specjalistami od marketingu i doradcami zawodowymi. Teraz wielu z nich właśnie z dziennikarstwem wiąże swoją przyszłość. To ciekawy zawód, wymaga dyspozycyjności, trzeba być zawsze w biegu, gotowym. Projekt Biznes Lubię To zrealizowano w ramach unijnego programu Młodzież w Działaniu, a poczytamy o nim m.in. na stworzonym przez nastolatków portalu. Katarzyna Sieracka, informacje.